Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane bliźniaki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na marzec 2024 roku, a to czytanie będzie dotyczyć pracy i finansów. Zrobimy sobie krzyż celtycki i zobaczymy. Wow, zobaczymy, co karty będą miały Wam do powiedzenia. No karty jak na razie lecą, więc widać, że mają dużo do powiedzenia. No, widzicie? 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 Czekajcie, ostukam je jeszcze raz. Więc kochani, na czym to skończyłam? Zgubiłam się już na dzień dobry. Kochani, zachęcam do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę szczególnie moich nowych widzów o zapoznanie się z tymi informacjami. I oczywiście pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie, a jeżeli to czytanie to kompletnie nie Wasza bajka, to sprawdźcie swój ascendent, księżyc, swój znak wenusowy, bądź położenie Merkurego, w jakim znaku macie Merkury, ponieważ to również gdzieś tam jest związane z pracą, z finansami, z rozwojem osobistym. Co dalej? Bliźniaki, pamiętajcie o łapka w górę. Filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapkę w górę, wówczas zyskujecie większą ilość lajków i lądujecie wyżej w kolejności znaków na kolejny miesiąc, więc warto, warto, warto. Oczywiście komentarze, subskrypcje, udostępnienie, wszystko to jest również bardzo mile widziane, więc z góry Wam za to wszystko bardzo dziękuję. Dobra, bliźniaki, lecimy. Co będzie Waszym wyzwaniem na nadchodzący miesiąc? Paść pentakli. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Paść buław, świeża energia. Co odchodzi do przeszłości? As monet, okej. Co jest podstawą tej sytuacji? Szóstka kielichów. Co macie w głowie, w serduszku? Królową buław. Czekajcie, przesunę troszeczkę karty. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Siódemka mieczy. Wasza energia. Dwójka pentakli. Energia z zewnątrz. Siódemka pentakli, nadzieje bądź obawy, piątka kielichów i wynik bądź rada, siódemka kielichów. Na spodzie mamy koło fortuny. Okej, dobra. Dobra. Talia dopowiadająca jest, kochani, no to lecimy, zaczynamy. Co będzie Waszym wyzwaniem na miesiąc marzec? Paść pentakli. Kochani, jakaś nowa inwestycja, nowy pomysł, rozbudzenie jakiejś ciekawości w jakimś kierunku. Myślę, kochani, że jakieś dodatkowe przedsięwzięcie. Widzę, że część z Was już w przeszłości coś zaczęło, więc część z Was mogła zmienić pracę, część z Was mogła założyć własną firmę, część mogła zainwestować w jakiś duży projekt. Tu chodzi o dalszy rozwój tego. Jakieś dodatkowe możliwości, kochani, ewidentnie tutaj do Was przyjdą. I nad nimi tutaj trzeba będzie się zastanowić. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Myślę, kochani, że sprawdzenie wszystkich informacji, taka ciekawość, przyjrzenie się różnym rzeczom, zanim zaczniecie działać. Z paziem buław mam wrażenie, że tutaj uważajcie na szybkie decyzje. Lepiej się skupić na właśnie takiej stabilizacji. Tutaj, kochani, trzeba właśnie jakieś nowe pomysły wdrożyć, może trzeba posprawdzać jakieś informacje. Także tutaj, kochani, ten pośpiech raczej nie będzie wskazany. No ale zobaczmy najpierw tego pazia pentakli. O co tutaj chodzi? Kontakty z innymi też tutaj będą ważne. Możecie otrzymać jakieś propozycje, wiadomości z zewnątrz, które warto będzie rozpatrzeć. Zobaczmy. Paść pentakli, kochani. Dziewiątka pentakli. Siła. I ósemka kielichów. Czwórka mieczy. Koło fortuny. I świat. I świat. Moi drodzy, ja Wam powiem, że u Was trochę mi to taka wygląda na taką sytuację, że jest jakiś pomysł, żeby wyjść bardziej do świata ze swoim projektem, ze swoim pomysłem, żeby poszerzyć horyzonty, żeby poszerzyć klientelę albo poszerzyć, kochani, zasięg, jakoś tak chodzi o zasięg, mam wrażenie, u Was. I dla części z Was faktycznie radzicie sobie dobrze. Tutaj, kochani, dla części z Was jak najbardziej rozwój jakiegoś własnego biznesu, ale też dobra pozycja zawodowa, kochani, w której świetnie sobie radzicie, w której naprawdę potraficie ujarzmić swoje energie, odpowiedzialnie podchodzicie do pewnych zadań, ale, kochani, tutaj też jest kwestia pewności siebie, takiej wiary w siebie, że możecie pójść o krok naprzód, że możecie pójść o krok dalej, bo tutaj z tą ósemką kielichów faktycznie tutaj jest kwestia, żeby pójść w kierunku dziewiątki kielichów,
kielichów. Dziewiątka kielichów to jest spełnienie marzeń. Ale z czwórką mieczy mam wrażenie i kołem fortuny na spodzie, tutaj jest na zasadzie takiej stagnacji, bo w tym wszystkim tkwi jakieś ryzyko, mam wrażenie. Może ryzyko finansowe dla części z Was. Może tutaj chodzić właśnie o jakąś totalną zmianę. Na pewno chodzi o jakieś, no dla części z Was może chodzić o przeprowadzkę do innego kraju, wyjazd do innego kraju, podpisanie jakiejś nowej umowy, być może z jakąś firmą zagraniczną dla części z Was. Ale tutaj chodzi o to, kochani, że faktycznie macie szansę na ukończenie jakiegoś jednego cyklu i rozpoczęcie nowego. Z tym wszechświatem tak jakby nadchodzi odpowiedni czas na to. Wy też możecie czuć taką gotowość, ale z tą czwórką mieczy mogą być jeszcze jakieś sprawy do załatwienia, mogą być jakieś rzeczy do ogarnięcia, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Kochani, jest jeszcze jedna sytuacja. Dla części z Was może powrócić ktoś z przeszłości, ktoś z kim kiedyś współpracowaliście, ktoś kogo znacie i tutaj trzeba będzie się zastanowić, czy chcecie podjąć współpracę z tą osobą. Czy ona jest dla Was korzystna, dla Waszej przyszłości. Dla części z Was, szczególnie jeżeli pracujecie solo, może to stanowić jakieś wyzwanie. No ale będziemy sobie patrzeć dalej, jak to wszystko się rozgrywa. Zobaczmy w takim razie tego pazia buław. Paź buław. Król mieczy. Siódemka pentakli. I mamy arcykapłana. Pustelnik, rycerz kielichów. Piątka pentakli. Wiecie co? Ja tutaj widzę zasięgnięcie rady kogoś, zanim podejmiecie jakąś decyzję. Bo ma... Przepraszam, aż się zapowietrzyłam. Przepraszam Was najmocniej, moje drogie bliźniaki. Coś mi wpadło do... Nie w tą dziurkę, jak to się mówi. Jakiś pył albo coś, cholera wie. Albo sierść kota. Kochani, ja mam wrażenie, że tutaj tym, co będzie Was... Wam pomagać, tym co będzie takie korzystne dla Was, będzie jakaś konsultacja z kimś. Mamy dwie osoby bardzo doświadczone, mamy arcykapłana i mamy króla mieczy, chociaż tego króla mieczy bym widziała bardziej jako Waszą energię, ale mamy tutaj energię arcykapłana. I czuję, kochani, że dla części z Was może to być kwestia jakiejś konsultacji. Konsultacji z kimś, kto dużo doświadczył, kto posiada jakąś taką wewnętrzną mądrość, doświadczenie, a propos właśnie dalszych kroków. Szczególnie jeżeli część z Was martwi się o pieniądze, na przykład martwi się, że pieniędzy nie wystarczy, martwi się o inwestycje, martwi się o jakieś takie działania związane właśnie z wydatkami, to dobrze właśnie zapytać kogoś, kto się dobrze na tym zna. Dobrze jest się poradzić właśnie kogoś takiego. No ale dla części z Was może to być kwestia właśnie porady zupełnie w jakiejś innej kwestii, ale zanim właśnie podejmiecie jakieś decyzje, warto by było skorzystać z porady jakiegoś specjalisty, który pomoże Wam ewidentnie tutaj ruszyć naprzód, może naświetli te działania, może pozwoli spojrzeć na sprawę zupełnie z innej perspektywy. Więc kochani, myślę, że dla Was to będzie bardzo, bardzo korzystne właśnie. Konsultacje z innymi, słuchanie dobrych rad, może osób, które osiągnęły więcej od Was, mądrzejszych, bardziej doświadczonych. Także kochani, tutaj bądźcie na to otwarci. No i właśnie, co odchodzi do przyszłości? No mamy tego asa pentakli, więc dla części z Was, tak jak powiedziałam, jest szansa tutaj na nowy projekt. Oczywiście to może być kwestia czegoś, co już zostało właśnie zasiane. Część z Was założyła własną firmę, część z Was weszła na jakieś nowe stanowisko, rozpoczęła właśnie pracę w jakimś, nie wiem, nowym zawodzie albo coś w tym stylu, ale dla części z Was jest to możliwość, która właśnie jest na horyzoncie i którą rozpatrujecie. Podstawą tej sytuacji, kochani, jest szóstka kielichów i ta szóstka kielichów mnie bardzo zastanawia, dlatego sobie ją sprawdzę. Bo ja się zastanawiam tak, dla części z Was może to być kwestia tego, że ktoś faktycznie powraca do Waszego życia, jest to jakiś dawny przyjaciel, znajomy, współpracownik, który może Wam tutaj coś proponować. Ale dla części z Was, kochani, może pojawić się też szansa na powrót w rodzinne strony, powrót do Polski, albo powrót właśnie gdzieś tam w jakieś miejsce, które darzycie ogromnym sentymentem. To nie musi być też powrót do domu, ale właśnie to chodzi o ten sentyment, tak? Nostalgię za jakimś miejscem. Na przykład spędziliście, nie wiem, trochę czasu gdzieś tam na przykład w Hiszpanii, dajmy na to, tak? I bardzo sobie cenicie ten kraj i część z Was czuje, że zostawiła tam kawałek serca i by chciała tam wrócić, tak? Dla części z Was tą szóstką kielichów może tu chodzić o to, że kochani, tworzycie coś, o czym zawsze marzyliście, że jest to jakiś rodzaj marzenia z dzieciństwa, jest to jakiś rodzaj pasji, która ciągnie się za Wami od lat i teraz jesteście, że tak powiem, w etapie rozwoju tej pasji. Zobaczmy tą szóstkę kielichów. Macie też
kochani, ja bardzo mocno tutaj czuję jakieś takie wspierające energie. Czy to są przyjaciele, czy to jest rodzina, czy to są osoby po drugiej stronie, że tak powiem. Macie tutaj dużo, dużo wsparcia ogólnie z zewnątrz, takiego emocjonalnego, jeśli chodzi o nowe przedsięwzięcia. Piątka kielichów, okej, okay, co dalej? Rycerz pentakli. Mhm. No i mamy tego asa pentakli, mamy głupca, no dwójka kielichów i maga, mamy jakiś rodzaj też współpracy dla części z Was, więc powiem Wam tak, wygląda mi na to, że dla części z Was faktycznie tutaj ktoś może ewentualnie wracać z przeszłości i proponować Wam właśnie jakiś nowy początek, proponować Wam właśnie jakąś współpracę i jest to właśnie rodzaj takiego ryzyka, bym powiedziała, to jest coś nowego, może jakieś nowe przedsięwzięcie, po części może to być właśnie jakiś taki rodzaj spełnienia waszych marzeń, jakaś dodatkowa inwestycja, jakaś dodatkowa gałąź właśnie waszego biznesu, no ale tak jak mówię, kochani, tu jest jakaś obawa przed ryzykiem. Może, kochani, nie ufacie tej osobie, bo mamy tutaj piątkę kielichów, więc dla części z was ta osoba kiedyś was rozczarowała, okłamała, nie wiem, coś zrobiła nie tak, co sprawia, że jej nie do końca ufacie. I, kochani, tu może być kwestia tego, czy wy chcecie w ogóle podjąć tą współpracę, czy też nie, czy odzyskacie zaufanie do tej osoby, czy też nie. Także tutaj to może stanowić w jakiś sposób właśnie takie też wyzwanie, ale właśnie podstawy właśnie do tych wszystkich zmian, które tutaj nadchodzą. Ale dla części z Was, kochani, mam wrażenie, że tu jest kwestia też właśnie jakiegoś przedsięwzięcia albo rozwoju dla Was. Jakaś szansa się otwiera, ale Wy nie chcecie działać zbyt pochopnie, nie chcecie działać zbyt szybko, ze względu na to, że już kiedyś przyjechaliście się na zbyt szybkim działaniu, tak? Może tu chodzić o to, kochani, że z tą szóstką kielichów wrócą jakieś wspomnienia z przeszłości, nie za przyjemne, że poszliście tutaj za jakimś głosem serca, coś wydawało się takie fantastyczne, czuliście to całym sobą i tak dalej, a przyniosło to jakieś straty albo rozczarowanie. I teraz, kochani, obawiacie się właśnie tutaj jakiejś nowej umowy, obawiacie się właśnie jakiejś decyzji, bo boicie się, kochani, że sytuacja może się powtórzyć. Ale tutaj wygląda na to, kochani, po raz kolejny, że macie tutaj jakieś ogromne wsparcie. Z tą dwójką kielichów i tym magiem, tak jakby ktoś, nie wiem, jakoś tak czuje taką energię bardzo mocno ochrony, szczególnie właśnie z tej drugiej strony. Ale też, kochani, może to być kwestia ochrony właśnie przez bliskich, tak? Mąż, żona, partner, partnerka, mama, tato, przyjaciele, tak? Macie tutaj ogromne wsparcie takich bliskich, którzy są z Wami, którzy pomagają Wam w każdej sytuacji i pomagają Wam, że tak powiem, nie wiem, może wziąć się na odwagę, tak? I uwierzyć w swoje możliwości, że możecie gdzieś tam bardziej rozłożyć te skrzydła i wlecieć jeszcze wyżej niż do tej pory wlecieliście. Mhm. No i kochani, co macie w głowie, w sercu? No, ta królowa buław, czyli jest tutaj jakiś rodzaj pasji, namiętności, w którą byście chcieli wejść. Myślę, kochani, że czujecie się ogólnie pewni siebie, czujecie się bardzo atrakcyjni, pełni energii i kochani, z tą królową, królowa buław jest taką energią, taką bardzo bym powiedziała, ja to się śmieję, że to jest chyba najbardziej męska królowa, nie? Która naprawdę nie boi się na jakichś utrudnień, wyzwań i tak dalej, tylko ona jak czegoś chce, to działa po prostu. Ona się nie zastanawia, tylko ona działa, ona jest impulsywna, ona idzie za głosem pasji, za tym, co ją kręci. Uwielbia rozwój, uwielbia, jak coś się dzieje. Więc wygląda na to, że w głowie właśnie macie taką królową buław. Zobaczmy tą energię, co tutaj jeszcze się dowiemy. Mhm, paść buław. No właśnie to jest to, kochani, to jest to. Chcielibyście szybko zadziałać właśnie tutaj w tego pazia pentakli, czyli w tą inwestycję. Za dużo kart, kochani, wypadło, więc je chowam. Wybaczcie, ale je chowam. Tak, czyli tutaj jest ten paź pentakli, czyli faktycznie tutaj jakaś dodatkowa możliwość do Was przychodzi, jakieś wiadomości, jakaś propozycja, jakaś szansa na rozbudowę, tak czuję, tego, nad czym pracujecie. Albo dla części z Was faktycznie szansa na pójście w zupełnie coś nowego. No i jest ten rycerz buław. Dużo buław, czyli jest ta pasja, jest ta chęć pójścia do przodu, jest chęć podjęcia ryzyka, no ale tu się odzywa nasz ten wewnętrzny krytyk, który jest bardzo częsty, szczególnie właśnie u mojego trygonu powietrza. Wiem coś o tym, bo przecież jestem wagą, czyli a co jeśli to, a co jeśli tamto, a co jeśli nie wyjdzie i tysiące czarnych myśli dookoła. No właśnie, i to jest to, kochani, co blokuje Was przed jakimś sukcesem.
No, królowa mieczy. Myślę, kochani, że to nadszedł jakiś czas, żeby naprawdę wyrazić siebie i pójść za takim głosem, z taką otwartością. Jest tutaj jakaś szansa na rozwój, wyjście poza pewne iluzje. No i tak jak mówię, kochani, macie tutaj jakieś ogromne wsparcie też z góry. Posłuchajcie swojej intuicji. Zamiast słuchać właśnie takich czarnych myśli, to jest ważne, żeby naprawdę posłuchać swojej intuicji. Oczywiście. Porada eksperta, zapytanie się, rozeznanie w różnych kwestiach, poszukanie jakiejś wiadomości też będzie bardzo tutaj istotne, żeby mieć taki pełny ogląd sytuacji, pełny obraz sytuacji. Ale kochani, no ja widzę, że was rozrywa od środka. Wy jesteście tacy nakręceni na to, że to jest aż wow, aż bym powiedziała, totalnie niebliźniakowe. Przynajmniej według kart. Więc wy bardzo, bardzo, bardzo was to kręci. Cokolwiek to jest, bardzo was to kręci i bardzo byście chcieli pójść właśnie w tym kierunku, w kierunku tej inwestycji. O, tak bym powiedziała. No ale właśnie, niedaleka przyszłość mnie bardzo zastanawia, bo to jest siódemka mieczy. Siódemka mieczy na pewno zaleca jakąś ostrożność, na pewno jakiś dystans, na pewno zachowanie pewnych spraw dla siebie, ale też poszukanie właśnie jakichś takich odpowiedzi. Siódemka mieczy zniechęca przed robieniem różnych rzeczy na skróty. Mówi, że właśnie lepiej pójść dłuższą drogą, ale robić coś zgodnie z prawem. Siódemka mieczy może też ostrzegać potencjalnie przed jakimiś osobami, które chcą was oszukać, które chcą was okłamać. Ale siódemka mieczy tylko jest, kochani, energią taką autosabotażu, gdzie wymyślamy 100 tysięcy różnych powodów, żeby czegoś nie zrobić, albo żeby nie podjąć właśnie jakiejś tam decyzji. To jest taka ogromna ostrożność, bym powiedziała. Ostrożność, ostrożność, jeszcze raz ostrożność. Z drugiej strony, siódemka mieczy to też ogromna inteligencja, tak? Taka inteligencja, która powoduje, że udaje nam się ominąć na przykład jakieś właśnie trudności czy coś w tym stylu, uniknąć właśnie jakichś tam utrudnień. Zobaczmy tą siódemkę mieczy, bo w sumie bardzo mnie ona ciekawi. Cóż tu jeszcze więcej o niej wyjdzie, tak? Królowa Pentakli. As Kielichów. No i mamy Króla Kielichów. Jest tu współpraca. Jest tu współpraca. I mamy Wisielca, mamy Pazia Kielichów i mamy Czwórkę Kielichów. Ale mamy też Cesarza, Dziewiątkę Buław i Trójkę Kielichów. Co to jest za energia? Tutaj mam wrażenie, że jest kwestia faktycznie wejścia właśnie z kimś w jakąś współpracę. Uważajcie, mam wrażenie, tylko na romanse w pracy jak coś. Starajcie się to troszeczkę odgraniczyć, ale nie wiem, czemu ja tutaj, kochani, czuję właśnie jakiś rodzaj dostrzeżenia czegoś, czego nie widzieliście wcześniej. Coś w tym stylu. Mam wrażenie, że jakaś blokada puści, a wy się otworzycie właśnie tutaj, czy na jakąś współpracę, czy na jakąś możliwość, czy na jakąś inną rzecz. Kochani, dla części z was może to być kwestia faktycznie współpracy z kimś, kto powraca do waszego życia i otwieracie się na tą współpracę po to, żeby właśnie poszerzyć, o Jezu, przepraszam was najmocniej, poszerzyć swoje horyzonty i żeby, kochani, właśnie dokonać takiej ekspansji gdzieś tam. Na szerszych wodach, ale kochani, dla części z was mam wrażenie, że faktycznie tutaj jest kwestia jakiejś konsultacji z kimś. Konsultacji z kimś. Może to być też konsultacja niekoniecznie, wiecie, z jakimś takim specjalistą na zasadzie odprawy, od jakichś tam takich technicznych rzeczy czy coś takiego, tylko może to być konsultacja z kimś, kto bardziej od spraw duchowych jest, wiecie? To może być konsultacja z kimś, z jakimś medium, z kimś, kto widzi przyszłość, z kimś, kto właśnie pracuje z emocjami. Także tutaj troszeczkę właśnie w ten sposób to widzę, że dla części z was to nie jest kwestia, może właśnie to jest to, kochani, że to jest wyjście z głowy, a wejście w taką bardziej duchowość, w sferę duchowości. I tam, kochani, odnajdziecie taki jakiś spokój, poczucie takiego flowu, poczucie właśnie takiej płynności i będzie tutaj jakiś rodzaj iluminacji, kochani. Także siódemka mieczy tutaj może być tą energią, że tak jakby zobaczycie coś, co jest pod maską, albo przestaniecie unikać jakichś tam aspektów. Mam wrażenie, kochani, że tu jest kwestia dostrzeżenia prawdy. Dostrzeżenia prawdy, ale ta prawda nie zostanie dostrzeżona tak jakby umysłem, a sercem, a duszą. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, co mówię, ale to jest bardzo dużo jakichś takich emocji. Więc tak jak mówię, ta konsultacja może być związana bardziej z duchowością, z emocjami. A dla części z was, kochani, jeżeli to jest kwestia faktycznie powrotu jakiejś osoby z przeszłości, to tutaj coś usłyszycie, jakieś przeprosiny, jakieś wyjaśnienie, coś, czego nie dostrzegliście wcześniej, co pozwoli wam, że tak powiem,
troszeczkę złagodnić pod względem takim intelektualnym i otworzycie swoje serce na tą osobę, o serce na tą współpracę. Myślę, kochani, że tutaj naprawdę coś wywróci Was do góry nogami. Może, kochani, to jest kwestia uwierzenia w siebie i w swoje możliwości, że jesteśmy fantastycznym szefem, świetnym cesarzem i naprawdę możemy wkroczyć z przytupem, że tak powiem, w jakiś nowy rozdział i że damy sobie świetnie radę. Tutaj opuszczamy jakieś blokady, jakieś właśnie stresy, jakieś ograniczenia i w końcu zaczynamy cieszyć się tym, co tworzymy, bo czujemy, kochani, że jest to jakaś właściwa ścieżka dla nas, dla rozwoju naszej duszy, tak? Zostawiamy za sobą właśnie jakieś takie poczucie braku i ruszamy w kierunku no totalnej zmiany dla części z Was, ale czuję, moi drodzy, że właśnie to też jest kwestia wyjaśnienia z kimś, może dostrzeżenia czyjejś dojrzałości, dostrzeżenia czyjejś zmiany, ale też, kochani, mam wrażenie, że tutaj ktoś przychodzi do Was z jakimś takim fajnym planem, albo, kochani, to będzie jakiś wspólny plan, tak, który sobie ułożycie, który będzie bardzo konkretny, bardzo stabilny, z fajnymi możliwościami na przyszłość i dzięki temu, kochani, tutaj te blokady ostatecznie puszczą i z Trójką Kielichów dojdzie do jakiegoś pojednania i faktycznie współpracy między dwiema osobami, które właśnie mają na siebie otwarte serce, dlatego czuję, kochani, że jest to jakiś rodzaj przyjaciela, może ekspartnera, albo członka rodziny, kogoś, kto wraca gdzieś tam w Wasze życie, po to, żeby faktycznie spróbować jeszcze raz. Więc tutaj poczujcie, czy to jest kwestia właśnie Wasza, czy to jest kwestia faktycznie powrotu kogoś. Może to być połączone w jakiś sposób ze sobą, więc też weźcie, że tak powiem, tą sprawę indywidualnie. Ale tutaj faktycznie widać otwarcie serca na jakąś propozycję, na jakąś inwestycję, albo na rozbudowę, że tak powiem, jakichś swoich przedsięwzięć. Wasza energia, kochani, to dwójka pentakli. Więc dla części z Was faktycznie chodzi tutaj o połączenie tych dwóch rzeczy, czyli rozwoju swojego i jednocześnie otwarciu się na współpracę z drugą osobą. Ale tutaj cokolwiek, czy to chodzi o Waszą energię, czy faktycznie o tą współpracę, Wy czujecie, że tu są jakieś nieograniczone możliwości, że tu jest szansa na faktycznie wejście w jakąś nową przestrzeń. Jesteście elastyczni, zaczynacie być bardziej może elastyczni, otwieracie się na różne, że tak powiem, rzeczy. Chcecie eksperymentować, chcecie próbować. No i kochani, mam wrażenie, że też czujecie jakąś taką wewnętrzną równowagę a propos właśnie tych decyzji, że czujecie, że to jest zgodne z Wami, że to jest zgodne z tym, co byście chcieli osiągnąć. I faktycznie zaczynacie tutaj inwestować w jakąś nową przestrzeń. Zobaczmy tą dwójkę pentakli. Okej. Cesarzowa, świat i koło fortuny odwrócone wyleciały. Nie czuję, żeby miały być odwrócone, ale okej. As, mieczy, piątka mieczy, królowa, buław. Wiecie co? Trochę tutaj czuję tak, że nie wiem, czemu jakoś czuję taką energię trochę takiej spychologii, że część z Was bardzo przez długi czas spychała wszystko w ręce tak jakby wszechświata na zasadzie niech się dzieje wola nieba, z nim się zawsze zgadzać trzeba i na zasadzie co przyjdzie do mnie, to przyjmę i tak dalej, niech wszechświat zrobi ten porządek, niech wszechświat zrobi to, niech wszechświat zrobi tamto. Takie różne energie czuję u Was. A jakoś tak, kiedy one się te wszystkie odwróciły, mam wrażenie, że tu jest kwestia tak jakby uświadomienia sobie faktu, że nie wszystko należy zostawiać w rękach wszechświata, że dużo też zależy od naszych decyzji, od naszych działań, od tego, jak my się zachowujemy i co my tworzymy i kreujemy. Tak jakby to wszystko, co wszechświat nam daje, jest odpowiedzią tego, co jest w nas, tego, co my dajemy od siebie, tego, czym wibrujemy, można powiedzieć, tego, jak myślimy. Więc, kochani, mam wrażenie, że te energie, które nam się tutaj odwróciły, mówią, że bierzecie po prostu sprawy w swoje ręce, że wszechświat wszechświatem, różne nowe możliwości i otwarcie na tą obfitość jak najbardziej, ale też trzeba, kochani, wziąć sprawy w swoje ręce. I czuję u Was, kochani, że właśnie jest to jakiś rodzaj iluminacji, który będzie dla Was ważny, który uświadomi Wam właśnie jakąś prawdę, że nie ma co się bać, tylko trzeba naprawdę wierzyć w swoje marzenia i działać. Nie bać się, kochani, działać za marzeniami, nie bać się ruszyć do przodu, nie bać się wyznaczyć pewne granice i nie bać się, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, kochani. To jest czas Waszego rozwoju, Waszej ekspansji i uświadomienie sobie naprawdę bardzo, bardzo ważnych rzeczy. Myślę, kochani, że naprawdę tutaj jest właśnie to, że zaczynacie prowadzić w swoim życiu. Zaczynacie być naprawdę takim liderem w swoim życiu. Czy to jest kwestia jakiegoś takiego działania w pojedynkę, czy współpracy z kimś, nie jest to ważne. Tutaj naprawdę pokonujecie jakiś taki krok milowy, czuję. Jakiś cykl się u Was kończy.
I faktycznie jest kwestia takiego zbalansowanej takiej współpracy między wami a innymi osobami, ale też między wami a siłami wyższymi. Bardzo to jest mocne, kochani, w tych kartach. I to jest właśnie iluminacja, która sprawi, że też poczujecie się spokojniej, też poczujecie taką akceptację, ale też taką moc czuję w sobie, dzięki czemu będziecie w stanie, że tak powiem, pokonać pewne przeszkody i faktycznie znaleźć odpowiedni kierunek. Kochani, co z zewnątrz? No z zewnątrz mamy siódemkę pentakli, czyli faktycznie jest tutaj ktoś, coś. Szansa na inwestycje, szansa na coś długoterminowego. Siódemka pentakli oczywiście wymaga cierpliwości, bo to nie jest taki zysk, taki od razu, nie? Ale tutaj faktycznie ktoś myśli o Was długoterminowo i jest szansa na taki rozwój właśnie długoterminowy, który jeżeli będziemy o to dbać, jeżeli będziemy tego szanować, jeżeli będziemy w to inwestować, to naprawdę przyniesie nam niezłe owoce. Zobaczmy tą siódemkę pentakli. No, słońce, jak pięknie. Królowa mieczy. No i czwórka mieczy. Tak, kochani, tutaj jest ewidentnie też właśnie u Was, u części z Was powrót jakiejś osoby. Powrót jakiejś osoby, która być może na daną chwilę nie chciała tworzyć właśnie współpracy, a chciała pójść solowo. Czuję właśnie, że to jest ktoś taki, że chciał właśnie odkryć karierę solową, chciał założyć własną firmę, chciał zadziałać po swojemu, nie miał ochoty, że tak powiem, na jakieś kompromisy, tego typu rzeczy. I mam wrażenie, że ta osoba przez dłuższy czas właśnie w ten sposób bardzo dobrze działała i może i działa dalej dobrze. Ja nie mówię, że nie. Ale kochani, z tą piątką pentakli czuję, że albo są tutaj jakieś problemy finansowe, albo jest jakieś takie poczucie braku. Tak jakby może stanęła w miejscu. To może nawet nie jest kwestia tego, że tu są jakieś braki finansowe, co jest takie poczucie, że stoję w miejscu, że się dalej nie rozwijam i że brakuje mi mojego kompana, brakuje mi mojej kompanki, brakuje mi kogoś, z kim mógłbym właśnie kreować, że tak powiem, nową rzeczywistość. I wygląda mi na to, że właśnie ta osoba właśnie dlatego wraca do Waszego życia. Po to, żeby odnowić ten kontakt, bo wie, że razem jesteście silniejsi niż osobno. Może być tak, kochani, że wyprowadzicie jakąś firmę w Polsce, a ta osoba prowadzi za granicą i tutaj będzie po prostu jakaś fuzja, jakiś rodzaj właśnie współpracy między dwiema firmami. A może to być, kochani, że ta osoba też zyskała właśnie jakiś rodzaj, nie wiem, wiedzy, jakiś rodzaj informacji, ale na przykład mogła stracić pieniądze, a Wy te pieniądze macie. I tu może być kwestia takiego też połączenia właśnie silnych wibracji i dwóch takich osobistości, które naprawdę są bardzo mocne i które się fajnie uzupełniają, że tak powiem, w tym wszystkim. Jedno jest pewne, ta osoba przychodzi do Was z ogromną szczerością, tak? Z tą królową mieczy, myślę, że będzie szczera aż do bólu momentami. Może chce coś wyjaśnić z tym słońcem, dlaczego się długo nie odzywała, dlaczego tak to wszystko wyglądało. Może opowie też o swoich jakichś takich prywatnych sprawach. Mam wrażenie, że tutaj właśnie z tą wieżą, z dziewiątką mieczy gdzieś tam ta osoba właśnie rozpoczyna właśnie jakiś nowy rozdział. Może, kochani, musiała uciec od jakiejś współpracy, może musiała właśnie się zwolnić z jakiejś firmy, w której właśnie było jej ciężko. Nie wiem, kochani, ale jedno jest pewne, usłyszycie jakiś rodzaj prawdy, który właśnie jeszcze bardziej Was otworzy, że tak powiem, na siebie i być może pozwoli właśnie spojrzeć z innej perspektywy na różne rzeczy. Z tym słońcem na pewno tutaj możecie liczyć na jakiś rodzaj klarowności ze strony osoby, która powraca do waszego życia. Dla części z Was, kochani, mam wrażenie, że tutaj, jeżeli nie jest kwestia to współpracy z kimś, to po prostu będą pojawiać się jakieś możliwości. Też macie ogromne wsparcie przyjaciół, znajomych, ale też właśnie tutaj mamy jakiegoś specjalistę na pewno, albo jakąś specjalistkę, która pomoże właśnie Wam znaleźć jakiś kierunek. Może to być, kochani, kwestia, bo mamy tutaj tą trójkę kielichów, że dla części z Was będziecie się konsultować zarówno z osobami, które podchodzą do spraw merytorycznie, informacyjnie, są specjalistami w jakichś dziedzinach, ale też możecie, kochani, konsultować się z kimś właśnie od strony bardziej duchownej. Tu jest, mam wrażenie, cały sztab ludzi dookoła Was, ludzi, ale też przyjaciół, partner, partnerka, potencjalnie też jakieś nowe osoby, którzy będą Was wspierać w tym wszystkim. To jest tak jakby ziarnko do ziarnka, wiecie, trochę energia całego zespołu, niby Wasza decyzja, oczywiście, że tak, niby Wasz wzrost, oczywiście, że tak, ale jednocześnie jest to efekt współdziałania właśnie ze światem zewnętrznym, który faktycznie bardzo mocno Was wspiera właśnie w tej inwestycji i bardzo mocno, kochani, będzie chciał, żebyście ruszyli do przodu, żebyście właśnie wyszli z jakiejś energii braku i być może totalnie przebudowali swoje życie, ale to jest kwestia jakiegoś ryzyka o pójściu naprzód i myślę, że tutaj właśnie, tak jak mówię, macie jakieś ogromne
ogromne wsparcie i specjalistów, i niespecjalistów, i przyjaciół, i podrzędnych, że tak powiem, ludzi, których będziecie spotykać na swojej drodze, ale tutaj wszystko będzie Wam mówić, że tak, inwestuj w to, tak, idź w to, nie bój się, wszystko będzie dobrze. Nadzieje bądź obawy, piątka kielichów, tu po raz kolejny pojawiła się ta piątka kielichów, więc faktycznie coś z przeszłości Was tutaj męczy. Męczy Was jakaś decyzja podjęta w przyszłości, męczy Was jakieś niepowodzenie z przyszłości i to odbija się piętnem na Waszych decyzjach. Ale myślę, kochani, że pomału, pomału będziecie to zostawiać ze sobą. Wynik bądź rada to siódemka kielichów. Jako rada siódemka kielichów mówi: przestań żyć marzeniami, przestań żyć iluzją, zejdź na ziemię i w końcu zacznij działać. Siódemka kielichów jako wynik może mówić właśnie o różnych opcjach, które zaczną się pojawiać u Was, pomysłach, ideach. Tylko właśnie tu jest ważne, żeby faktycznie zacząć działać, a nie tylko żyć w świecie marzeń i czekać, aż coś samo się zadzieje. Ja myślę, że tutaj jakaś lekcja została ukończona a propos tego, no ale zobaczmy tą, dzięki, tą siódemkę kielichów. Dziesiątka była odwrócona. Dziewiątka mieczy. I paść mieczy. Kochani, powiem Wam tak, w momentach trudniejszych, bo mogą się takie, kochani, pojawić właśnie z tą energią, w momentach stresujących, kiedy nie będziecie wiedzieli, jaką podjąć decyzję, szukajcie odpowiedzi. Tu jest to, że mam wrażenie, że u Was działają jakieś takie albo większe sumy, albo grubsze sprawy i tu nie ma takiej kwestii, żeby właśnie, to znaczy to jest kwestia oczywiście ryzyka, jak zawsze, ale tutaj nie macie postępować głupio, tutaj nie macie postępować nieroztropnie. Tutaj jest naprawdę ważne, żeby sprawdzać wszelkie informacje, być może konsultować te informacje z kimkolwiek, zanim zaczniecie działać, bo może być tak, kochani, że pojawią się momenty jakieś zwątpienia, albo pojawią się jakieś rozdroże dla części z Was, a propos właśnie jakiejś decyzji. I tu jest, kochani, ważne, żeby nie robić czegoś w ciemno, tylko zanim zaczniecie działać, faktycznie, żeby się uwolnić od tych więzów, bo nawet tak patrzę, że widzicie, tutaj ta osoba jest taka ściśnięta, powiązana, a tu jest taka wolna, taka, o, tu też jest ta wolność, tak? Także tutaj, kochani, chodzi o uwolnienie się od jakichś ograniczeń, od jakichś więzów, które nie pozwalają Wam czegoś widzieć, zanim ostatecznie zaczniecie działać. Więc to jest, kochani, ważne, że ryzyko ryzykiem, oczywiście, że tak, ale żeby to nie było takie na łapu-capu, na ślepo, bez pomyślunku. Paść mieczy, czyli informacje, edukacja, rozwój, komunikacje z innymi osobami, konsultacje, poszukiwanie informacji i prawdy będą tutaj ważne w dalszym Waszym rozwoju. A jeżeli, kochani, będziecie właśnie postępować w ten sposób, czyli rozsądnie, spokojnie, ale zgodnie, że tak powiem, z sobą, patrzcie, mamy tutaj czwórkę buław, czyli ewidentnie jakiś rodzaj stabilizacji, świętowania jest z Wami. Mamy tu kochanków, czyli faktycznie tutaj będą dobre wybory, które będą budować solidne fundamenty, a te fundamenty będą przynosić też zyski, będą przynosić pieniądze. Ale dla części z Was, kochani, tutaj też naprawdę jakaś świetna współpraca. Czy to faktycznie z przygodnymi ludźmi, którzy będą pojawiać się w Waszym życiu, czy faktycznie z tą osobą, która tutaj powraca, macie szansę odbudować to wszystko. I to wszystko, kochani, będzie prowadzić faktycznie do tej stabilizacji. Widzicie, mamy głupca, mamy ten nowy początek, mamy szóstkę mieczy, siódemkę mieczy, tak jakby odchodzicie właśnie od jakichś takich skrajnych myśli, uciekania, robienie podstępnie czegoś, niepewności, działaniem, że tak powiem, z impulsu, tylko naprawdę głęboko się zastanawiacie, zanim faktycznie tutaj zaczniecie działać i zanim ruszacie do przodu. Wszechświat Wam sprzyja, to zdecydowanie, kochani, tutaj z tym kołem fortuny. Macie szansę tutaj sięgnąć gwiazd, macie szansę uleczyć jakąś sytuację, macie szansę uleczyć siebie i swoją sytuację finansową. Z Królową Pentakli naprawdę duża obfitość też do Was przychodzi, ale mamy też diabła, czyli będą Was kusić różne rzeczy i tutaj trzeba będzie zachować rozsądek, roztropność, szczególnie przy wydawaniu kasu czuję, ale właśnie trójka kielichów, będzie tutaj jakiś rodzaj świętowania, będzie rodzaj celebracji, pojednanie z kimś bardzo bliskim, jakieś sprawy zostaną też wyjaśnione, przegadane, Wy będziecie widzieć wszystko, że tak powiem, jasno i klarownie, nawet jeżeli nie będziecie, to pamiętajcie, będziecie poszukiwać właśnie informacji, wiadomości, które sprawią, że będziecie widzieć jasno i klarownie. No i kochani, ewidentnie idziecie tutaj w kierunku stabilizacji, zwycięstwa, wzrostu, no, dobrych pieniędzy, dobrej współpracy, kochani. Więc no, czego chcieć więcej? Na spokojnie tylko, pamiętajcie, na spokojnie. Pamiętajcie, że los leży w Waszych rękach. To, że pojawiają się jakieś okoliczności, możliwości, to super. To znaczy właśnie, że Wszechświat nam sprzyja. Ale bardzo dużo tutaj zależy od Was, więc decyzje i Wasze działania będą bardzo, bardzo istotne w nadchodzącym miesiącu. Dobra, bliźniaki, zobaczmy jeszcze kartę wyroczni dla Was na koniec.
No, tik-tak, tik-tak. No i na spocie mamy energię yang, czyli faktycznie energia działania będzie tutaj niezwykle ważna. Zobaczmy to tik-tak. Karta numer 30, strona 45. Ponadczasowość, wieczność, boski czas, niezmierzony czas. No tutaj mam wrażenie, że właściwie tu są te ręce, że wszystko jest naprawdę w waszych rękach. Twój dobrobyt jest współpracą starań twoich, które wydarzają się w ludzkim czasie oraz boskim, niezmierzonym, idealnie zmanifestowanym czasie. Więc kontynuuj co robisz. Pozostań pozytywny i zobowiąż się do utrzymywania swoich wysokich wibracji w myślach oraz uczuciach. Jeśli zważysz na wiadomość z tej karty, to tak jakbyś wyrównał się ze swoim wyższym powołaniem i wyższym dobrem błyskawicznie, niczym za pomocą magii. Więc to, co to za afera z niewystarczającą ilością czasu? Dostatnie życie, które należy do ciebie, nigdy cię nie ominie. No właśnie. Na wszystko jest odpowiedni czas i na wszystko macie odpowiednią ilość czasu. Niczego wam, kochani, nie zabraknie, tak czuję. Niczego wam nie zabraknie, tylko właśnie musicie zrobić to wszystko fair. Może warto by było zrobić najpierw też jakieś porządki, uporządkować swoje myśli, szczególnie te, które gdzieś tam są wewnątrz was. No i kochani, i do boju. Lecimy. Lecimy, lecimy. Tutaj nawet patrzę ten balon, także naprawdę macie szansę wzlecieć wysoko, wysoko, ponad pewne też ograniczenia, nawet ponad ograniczenia czasowe dla części z Was. Więc tutaj, kochani, ważne. Też czuję, kochani, że z tym tik-takiem, że właśnie to jest odpowiedni czas na takie działania dla Was. Właśnie, że nadchodzi odpowiedni czas, żeby podjąć pewne kroki, pewne działania i żeby właśnie tutaj w coś zainwestować, żeby w coś wejść, żeby dokonać właśnie jakiejś ekspansji. Tak jest. Działamy, bliźniaki. Działamy. Wszystkiego, co najlepsze, kochani. Życzę wam pięknego miesiąca. No i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaki. Pa, pa.